Dzień dobry, witam serdecznie u amatora w kuchni. Dzisiaj postanowiłem, że zrobię sobie pyszną zupę, grochówkę. Będzie moc i zobaczcie, co do niej użyję. Zacznę może od mięsa. Kości wędzone. Tutaj mam polędwiczkę wieprzową, kiełbaskę i boczek wędzony. To z mięsa w zupełności mi starczy. Natomiast przyprawy to mam pieprz czarny, ziele angielskie, liścia laurowego, pietruszkę, liść lubczyku, no i przede wszystkim majeranek oraz tutaj mam warzywa suszone, których użyję dzisiaj, około 70 gram, Maggi, no i podstawa do grochówki, groch łuskany tutaj mam pół kilograma. No i jeszcze będą nam potrzebne do tego wszystkiego będą nam jeszcze potrzebne ziemniaki, które pokroimy sobie fajnie w kostkę i będziemy wszystko po kolei robić. Zapraszam do oglądania i zobaczcie, co będziemy w pierwszej kolejności wykonywać. Ja nie będę Was przynudzał krojeniem i obsmażaniem tego wszystkiego. Co muszę zrobić? Kiełbaska będzie pokrojona w kostkę, boczek będzie pokrojony w kostkę. To obsmażam, potem delikatnie obsmażę sobie polędwiczkę wieprzową. Natomiast kości powędrują do garnka z wodą razem z warzywami i z umytym grochem. Także to na początek. I tak, pierwsze co robię, to opłukałem sobie groch, mam wodę, wrzucam na początek do tego kości wędzone, które tutaj mam. Dodaję sobie od razu warzywa suszone. Co jeszcze od razu do tego dodam? Dodam sobie do tego raz, dwa, trzy, cztery liście laurowe i dodam sobie do tego kilka kulek ziela angielskiego. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kulek, takich większych miałem. I to na razie sobie wstawię i niech to się gotuje.
No dobrze, słuchajcie, tutaj mam podpieczoną kiełbaskę oraz boczek wędzony, a tutaj przed chwilą skończyliśmy robić naszą polędwiczkę wieprzową. To chwilkę poczeka i to też chwilkę poczeka. Co ja miałem Wam pokazać teraz? Teraz zobaczymy, jak zupka wygląda. Zupka prezentuje się w ten sposób. Chwilkę ją przemieszamy. Zobaczcie, pięknie warzywa. Trochę nam się tutaj paruje. Dobra. Ten sposób się prezentuje, kosztuje w tej chwili. No, groch jest jeszcze twardy, niech on się pogotuje. Ale ja w tym czasie sobie dodam pieprzu czarnego. Już troszeczkę doprawimy pieprz. Dodam odrobinę rubczyku. Na razie trochę. Trochę magii dodamy. I damy jeszcze troszeczkę, bo potem jeszcze dosypiemy, tak na smak teraz, odrobinę majeranku. I nie za dużo soli, bo dużo mamy składników, w których sól jest, boczek, kiełbasa. Potem będziemy, jak to wszystko wrzucimy, jak to się zacznie gotować, będziemy próbować. Na razie tyle. Dajmy jeszcze tym kostkom dojść, to później wyciągniemy i pokażę Wam, co ja z tym grochem będę robił. Teraz gotuje się to mniej więcej już około 40 minut, ale groch jeszcze jest twardy. Zresztą pokażę Wam teraz. Niczym to nie przeszkadza, a zobaczcie, normalnie takim urządzeniem do ubijania ziemniaków ja ten groch sobie delikatnie rozbiję i on szybciej się rozgotuje. Zanim rzucę do tego kartofelki i mięso. Poczekam, aż ten groch będzie fajny, taki miękki i wtedy dopiero wszystko wrzucę. To jest mój sposób na groch twardy. Jest chwila czasu, ja sobie przygotuję teraz ziemniaki. Mam tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 takich ziemniaków. I słuchajcie, ja robię to w najprostszy sposób, czyli obojętnie jak. Możecie sobie w kostkę kroić jak chcecie. Ja robię tak, byle jak. Sądzę, że tyle w zupełności ziemniaków wystarczy. No a my musimy teraz zajrzeć do naszej zupy, co tam się dzieje. Już zaglądamy. Uwaga, bo będzie dużo pary. Proszę bardzo, gotuje się fajnie. I czynię znowu moją powinność. Zajmiemy się tym grochem. Już jest dosyć fajny. Zupa gęstnieje od razu. Super. Jeszcze parę minut i zaraz kości wyciągnę. Piękna sprawa. Jeszcze jakieś 10 minut wyciągniemy kości i wrzucimy resztę. Kości mamy wyciągnięte z zupy. Groch prezentuje się już fajnie po mojej małej ingerencji. I teraz co? Słuchajcie, teraz ja do tego sobie wrzucę już nasze mięsko. Polędwiczka ląduje.
ląduje kiełbaska i boczek. Zobaczcie, jakie to będzie gęste. Proszę bardzo. Super. No i teraz jeszcze powędrują do tego nasze na samym końcu ziemniaki. Pięknie zgęstniała ta zupa. No rewelacja. Ja jeszcze nie będę jej przyprawiał definitywnie teraz, w tej chwili, ponieważ poczekam, aż boczek, kiełbasa, wszystko przejdzie z zupą smakiem. I patrzcie, jaka gęsta, normalnie, no cudo, cudo, cudo. Jakieś 30 minut teraz, aż ziemniaki będą miękkie i będziemy już działać na finiszu praktycznie. Przyszła pora, aby naszą grochówkę już odpowiednio doprawić. Zobaczcie, jaka pięknie, jak pięknie zgęstniała. Pamiętajcie, aby podczas gotowania mieszać od spodu, żeby Wam groch się nie przypalił. Zobaczcie jeszcze, co tutaj mam. Tutaj mam mięsko obrane z naszych kości. To wszystko powędruje do naszego garnka. Ależ to będzie pyszne. Dobra. I teraz już doprawiamy. Zaraz skosztujemy. Wezmę drugą łyżkę tylko. I będziemy kosztować, czego tutaj brakuje. Na pewno dodam magii. Na pewno dodam liścia pietruszki. Na pewno dodam teraz już większą ilość majeranku, taką solidną garść tutaj mam, w zupełności starczy. Jeszcze dodam odrobinę lubczyku. I na sam koniec dosolę, nie za dużo. I jeszcze została nam odrobina pieprzu. Pomieszamy. Pięknie, ależ gęste. No cudowne, cudowna grochówka. Nic dodać, nic ująć. Po prostu rewelacja. No i czekamy tylko, aż nam nasze ziemniaki zmiękną i obiad gotowy. No i zobaczcie, skończyłem naszą grochówkę. Pięknie wszystko tutaj się prezentuje, do tego świeża bułka. No i co? Spróbujmy tego, jak to smakuje teraz. No to kosztujemy naszej grochówki. Nikomu nie trzeba tej zupy przedstawiać, bo wiadomo, że ona jest jedyna w swoim rodzaju. I kosztujemy teraz. Przepyszna, gęsta. No, po prostu rewelacja. Ziemniaczki, mięsko, no. Przepyszne, mówię Wam, miodzio, dosłownie miodzio. Do tego bułka i co tu więcej trzeba. Rewelacja, po prostu rewelacja. Prosta zupa. A, na pewno każdy zrobi. Wystarczy obejrzeć mój film. I do roboty. Także
Zapraszam Was serdecznie na następne moje zmagania w kuchni u amatora w kuchni. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Smacznego.